Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan pełnomocnik rządu do spraw CPK chwali się, jak to wspaniałe odszkodowania dostaną mieszkańcy i dziwi się opozycji, że nie chce tak korzystnej ustawy poprzeć. Szanowni Państwo, to jest wierutne kłamstwo, ponieważ w tej chwili obowiązuje ustawa tak zwana drogowa, która powoduje, że pod wywłaszczenia mieszkańcy dostają do 10-krotności wartości nieruchomości. To jest tak zwana odtworzeniowa wartość nieruchomości, ponieważ przypominam, że obowiązuje nasza konstytucja. Artykuł jej 21 mówi, że odszkodowania mogą nastąpić tylko i wyłącznie za słusznym odszkodowaniem. Cytuję. Szanowni Państwo, pan Horała w czasie, kiedy było wysłuchanie publiczne, mieszkańcy przyjechali z całej Polski, walczyli o swoje życie, o swoje przetrwanie. Pan Horała w tym czasie cały czas cyniczne wpisy na Twitterze wysyłał do wszystkich, których ma, jak również w środku tego spotkania po prostu wyszedł. To jest za aroganckie zachowanie władzy w momencie, kiedy naprawdę to jest tragedia dla wielu, wielu rodzin. To jest tym bardziej, że projekt CPK to jest gigantomania. Powinniśmy wspierać lokalne lotniska, a nie budować na krzywdzie ludzi, tak jak za poprzedniego systemu, za komuny. Wracamy z kolejną ustawą do czasów komuny. Dziękuję.